Szanowni, kilka kolejnych zadań, do rozwiązania których posłuży nam zasada szufladkowa Dirichleta. Tym razem to będą zadania o liczbach. No więc trzy zadania, które da się zapisać na jednej stronie. Mamy zbiór liczb, wszystkich liczb całkowitych od 1 do 100. Jest 100 takich liczb i wybrano z nich 51 różnych i mamy udowodnić, że wśród tych 51 różnych liczb są dwie kolejne, dwie liczby względnie pierwsze i dwie liczby, które dzielą się przez siebie. No i zaczniemy od tych dwóch stwierdzeń. Jak wiemy, dwie kolejne liczby są względnie pierwsze. Przypominam, że liczby są względnie pierwsze, jeśli na ich największy wspólny dzielnik równa się 1. No tak jak na przykład 5 i 6, albo 7 i 8, albo 35 i 36. No więc jeśli udowodnimy, że wśród tych 51 liczb są dwie kolejne, to mamy już oba stwierdzenia udowodnione. No i jak to zrobić, to jest prosta sprawa. Wybieramy szuflady skonstruowane w ten sposób. W pierwszej szufladzie jest jedynka, jest zaznaczona jedynką i dwójką, druga oznaczona trójką i czwórką, trzecia piątką i szóstką, aż do 49 szuflady, która jest oznaczona przez 97 i 98 i 50, która jest miejscem na 99 i 100. No, jest tych szuflad 50, mamy 51 różnych liczb, czyli jest taka szuflada, do której trafią dwie liczby, co najmniej jedna taka szuflada, do której trafią dwie liczby. Oczywiście do szuflady mogą trafić tylko dwie liczby, bo to jest szuflada przeznaczona dla dwóch liczb. No ale jeśli do którejś z tych szuflad trafią dwie liczby, no to są to liczby kolejne, co dowodzi pierwszego faktu, a drugi fakt już z niego wynika. To teraz zajmijmy się dowodem tego twierdzenia. Wśród tych 51 liczb są takie dwie, które dzielą się przez siebie. No i żeby to udowodnić, to zbudujemy taką konstrukcję. Każdą liczbę Q, na przykład Q, zapiszemy w postaci 2 do n tej razy C. 2 do n tej, n ta potęga dwójki, a C jest największym dzielnikiem nieparzystym Q. No, to znaczy największą liczbą nieparzystą, która przez którą można podzielić Q. No i na przykład 15 jest liczbą nieparzystą, a więc zapisujemy ją jako 15 równa się 1 razy 15, 2 do zerowej razy 15. I to samo dotyczy innych liczb nieparzystych. Natomiast 28 to jest 4 razy 7, a więc zapiszemy 28 jako 2 do kwadratu razy 7. A to jest największy dzielnik nieparzysty, a to jest liczba postaci 2 do n. No i teraz wśród liczb od 1 do 100 jest tych szufladek, jest 50 liczb nieparzystych i te liczby posłużą nam do numerowania szufladek. Więc mamy takie szufladki, tu jest gdzieś najpierw 1, 3, 5, potem jest jakaś szufladka odpowiadająca jakiejś liczby C gdzieś wśród tych kolejnych, a kończy się to na 97 i 99 szufladce. No i teraz mamy sytuację taką, że wybraliśmy 51 liczb. W związku z tym każda z tych 51 liczb w swoim zapisie ma jakiś największy dzielnik nieparzysty, jakąś liczbę nieparzystą C. No ale jest 50 tylko możliwości, 50 szufladek, więc co najmniej do jednej szufladki muszą trafić co najmniej dwie liczby. No to jeżeli to będą, no weźmy właśnie tą szufladkę C tą szufladkę, I spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda. No to do takiej szufladki trafiły dwie liczby, A i B. Jedna z nich jest w postaci 2 do n tej razy C, a druga 2 do m tej razy C.
No, jeżeli n jest większe od m, to ta mniejsza liczba dzieli tą większą. A jeżeli jest na odwrót, to też mniejsza dzieli większą, tylko tym razem a dzieli b. No i to jest dowód tego stwierdzenia. Wydawałoby się dość taką zaskakującą, przy pomocy zaskakującego rozumowania, ale bardzo mi się ono podoba, nie wiem jak wam. Jeszcze raz pokażę tą szufladkę, te szufladki, o tak to wygląda.